Jakie zajęcia i warsztaty powinny odbywać się w Miejskim Centrum Kultury? Kto powinien występować na deskach MCK? Jakie imprezy powinny znaleźć się w wakacyjnej ofercie? Swoje opinie mieszkańcy miasta mogli wyrazić w ankiecie przygotowanej przez Miejskie Centrum Kultury. Znamy już wyniki ankiety i wiemy, jak dostosować ofertę Skarżyskiego Centrum Kultury do potrzeb mieszkańców. Miejskie Centrum Kultury jest miejscem, które stymuluje lokalną aktywność. Ludzie, którzy biorą udział w naszych działaniach, nie są tylko biernymi odbiorcami. Stają się również animatorami tego, co dzieje się w naszym mieście na płaszczyźnie kulturalnej. Zależy nam bardzo, abyście aktywnie z nami tą przestrzeń tworzyli. My ze swojej strony odpowiemy na Państwa potrzeby, pomysły. Aktywnie będziemy wspierać Wasze projekty i działania. Mówiła, apelując o wypełnienie ankiety, dyrektor Miejskiego Centrum Kultury Katarzyna Michnowska-Małek. Dzisiaj przedstawiła wyniki przeprowadzonego badania. W czerwcu na stronie Miejskiego Centrum Kultury ukazała się ankieta. W ankiecie było 12 pytań zwróconych do mieszkańców naszego miasta. Chcieliśmy, aby mieszkańcy opowiedzieli się na potrzeby, również na działania, które chcą, żeby w Miejskim Centrum Kultury były. Na 12 pytań odpowiedziało 120 osób. W wynikach tej ankiety osoby zwróciły uwagę, że chcą zajęcia przede wszystkim teatralne. Na 120 osób, 115 osób opowiedziało się o tych zajęciach. Następną grupę stanowiło zajęcia taneczne. Tutaj opowiedziało się 111 osób za tymi zajęciami. Następne były to zajęcia muzyczne, plastyczne, fotograficzne. Najmniejszym zainteresowaniem cieszą się zajęcia szaradziarskie. Również zajęcia szachowe, jak i zespoły folklorystyczne. Również dużą grupę osób i również osoby, które chcą tutaj tworzyć, chcą usłyszeć, żeby były koncerty. 89 osób chce, aby w Miejskim Centrum Kultury były koncerty. Aż 72 osoby chciały, aby w Miejskim Centrum Kultury były częstsze zajęcia fotograficzne. Warsztaty muzyczne, tutaj przede wszystkim ludzie stawiali na wokal, chcieli, aby więcej było zajęć wokalnych, aż 82 osoby opowiedziało się za tymi zajęciami. Warsztaty taneczne na 120 osób opowiedziało się 79, chcą, aby był to taniec towarzyski, a nie taniec nowoczesny, ani hip-hop. Imprezy w okresie wakacyjnym. Tutaj duża grupa osób opowiedziała się, żeby to były festyny rodzinne, koncerty, animacje, które będą się znajdować na placu Staffa. Bardzo dziękuję za odpowiedzi. Również niedługo ruszy również ankieta pozwalająca poznać na przykład repertuar w kinie. Co Państwo chcą oglądać, na jakie chcą Państwo przychodzić filmy i na jakie spektakle teatralne. Wszystkie Państwa odpowiedzi znajdujące się w ankiecie będziemy chcieli dostosować do naszych potrzeb i ja ze swojej strony informuję, że Miejskim Centrum Kultury już w okresie wakacyjnym będą koncerty. Jak najbardziej 15 sierpnia zapraszam na koncert zespołu wideo, a od września odbędą się również warsztaty taneczne, fotograficzne i również warsztaty plastyczne. Zapraszam. Z wyników przeprowadzonej ankiety wynika, że pojawia się bardzo dużo propozycji, które już są w ofercie Miejskiego Centrum Kultury. Można też zauważyć, że grupa ankietowanych to przede wszystkim młodzi ludzie, oczekujący dużej ilości warsztatów szkoleniowych i koncertów, przede wszystkim rockowych, nowoczesnych form tańca, wypierając warsztaty tańca ludowego. Mówiąc o warsztatach artystycznych, ankietowani preferują połączenie technologii ze sztuką, stąd potrzeba warsztatów grafiki komputerowej, fotografii i warsztatów filmowych. W okresie wakacji najbardziej oczekują koncertów z udziałem gwiazdy, ale jednocześnie zaznaczają, że nie chcą pospolitych festynów z disco polo. Chętnie uczestniczyliby w plenerowych projekcjach filmowych. Ankietowani chcieliby m.in. rozszerzenia oferty kina, na przykład o seanse nocne, pokazy festiwalowe, maratony filmowe, kino klasyczne, filmy dokumentalne. Mieszkańcy chcą więcej spotkań literackich i warsztatów teatralnych, włącznie ze spektaklami stworzenia koła kabaretowego. Wszystkie wyniki ankiety będą wzięte pod uwagę przy tworzeniu oferty zajęć MCK na najbliższe miesiące, zapowiada dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku Katarzyna Michnowska-Małek.